Cześć kochani, tu Ania z kanału Kreatywna TV. Dziś witam się z Wami po raz kolejny w hafciarskim filmie. Ostatnio na kanale pojawił się pierwszy hafciarski film po bardzo długiej przerwie i zaskoczyło mnie to, że tyle osób zostawiło pod tym filmem tyle dobrych, miłych słów. Bardzo się cieszę, że tak dobrze zareagowaliście na ten film, że wypatrywaliście tych moich hafciarskich filmów i że Wam również brakowało właśnie tych filmów na moim kanale. Bardzo, bardzo było mi przyjemnie czytać te wszystkie komentarze i też widzieć to, że oglądacie ten film, bo patrzyłam na statystyki i widziałam, że te odsłony rosną i naprawdę nawet nie wiecie, jak bardzo się cieszę, że Wy też się cieszycie z tych filmów. No ja po prostu, mnie urosły skrzydła. Urosły mi skrzydła ostatnio, mało się na kanale działo, ale w międzyczasie podjęłam kilka ważnych decyzji. Trochę trzeba było różnych rzeczy pozmieniać, no i dzięki temu wracam na YouTube'a, wracam z nowymi filmami i z nowymi hafciarskimi filmami, bo teraz mam trochę więcej czasu, więc będę miała więcej czasu i na hafty, i na nagrywanie filmów. A ponieważ mamy weekend, niestety niedługi weekend, już jesteśmy po długim weekendzie, trochę się spóźniłam z tym filmem, bo później po długim weekendzie pomyślałam, że taki film warto by było nagrać w trakcie długiego weekendu, ale z kolei może bohater, czy też bohaterka tego filmu nie zajmie mi tyle czasu, żeby poświęcić jej cały taki długi weekend. Ale o co chodzi? Słuchajcie, dzisiaj witam się z Wami z pustym tamborkiem tutaj w roli głównej. Tamborek czeka na hafcik, a dziś się zajmiemy hafcikiem, który przeleżał bardzo długo. Ja go Wam już pokazywałam. Chodzi mi o pannę Szafirkę z Hoberii. Dziewczynkę już Wam pokazywałam jakiś czas temu. I chyba na tym momencie wyszycia poprzestałam. No jakoś tak się stało, że ten haft trafił do szuflady. Dziewczynka trafiła do szuflady, później została jeszcze przełożona i ostatecznie tak naprawdę schowała się między materiałami i zapomniałam o niej tak naprawdę. A tutaj mam już naprawdę sporo haftu. I szkoda, żeby ona leżała, wiecie, w szufladzie, taka smętna, niedokończona, jeszcze zobaczcie, bez twarzyczki. Tak więc postanowiłam, że w ten weekend przysiądę do tej dziewczynki i ją skończę. Wzór pochodzi z Hoberii, kupiłam go już właśnie jakiś czas temu, razem z drugim wzorem z serii, ponieważ to była taka mała miniseria, to jest panna Szafirka, ja zakupiłam jeszcze pannę Konwalię. Tymczasem w międzyczasie nie wiem, co tutaj się stało z Hoberią, ponieważ wchodziłam na stronę i się okazało, że strona nie działa. Na Facebooku nie ma żadnej informacji o zamknięciu sklepu, zakończeniu działalności, więc trudno jest mi powiedzieć, nie wiem, może Wy macie jakieś informacje, co się tam dzieje, ale szkoda, bo to był bardzo fajny sklep i można było tam kupić bardzo dużo, bardzo ciekawych wzorów. No ja się cieszę, że ja mam kilka wzorów w zapasie, ponieważ mam jeszcze pannę Konwalię i kilka takich małych, ślicznych, uroczych, świątecznych wzorków. Tak więc mam jeszcze trochę zapasów hoberiowych, ale mam nadzieję, że ten sklep wróci do nas i że dalej będziemy mogli kupować piękne wzory bezpośrednio od nich. Tutaj jeszcze w ramach ciekawostki pokażę Wam, na jakim materiale wyszywam, bo wszystkie wzory drukowane zawsze mam na takiej właśnie podkładce. I tutaj wyszywam na materiale Britney 28 cali w kolorze białym. Tutaj ma skład 52% bawełny i 48% wiskozy, więc to jest taki fajny, śliski materiał. Ja bardzo lubię na takich materiałach o takim składzie pracować, one naprawdę są bardzo ciekawe. Materiał oczywiście pochodzi z Hobby Studio, co możecie zobaczyć już po tej etykietce. A dla niewtajemniczonych, Britney to jest rodzaj tkanin lnianych o takim splocie lnianym. Mimo że ona nie ma tutaj lnu w składzie i 28 cali mówi nam, że jest to rozmiar dla kanwy 14. Więc jeżeli macie takie inne materiały, na przykład Britney, czy Lugane, czy Lindę, generalnie tą liczbę, którą mamy tutaj, te cale, które mamy tutaj, dzielimy przez 2 i mamy odpowiednik takiej tradycyjnej kanwy. A dlaczego taki materiał? Bo one wyglądają bardzo fajnie w przypadku haftów, gdzie nie mamy tła, gdzie nie haftujemy tła. W tym przypadku stwierdziłam, że absolutnie nie będę haftować tła, nie chcę też, żeby była widoczna kanwa. Tak więc wybrałam właśnie Britney. Britney ma naprawdę bardzo ładny splot, bardzo dobrze mi się wyszywa na tym materiale i jeżeli szukacie fajnego materiału, to ten jest naprawdę bardzo ciekawy. Tak więc dzisiaj zabieramy się, znaczy ja się zabieram za pannę Szafirkę, a przed nami, czyli przed Wami również, cały hafciarski vlog, właśnie weekendowy vlog. Jak widzicie, panna Szafirka już tak naprawdę jest
Prawie cała, bo brakuje jej jeszcze tylko twarzy i części włosów. Tutaj już mamy sukieneczkę. Spójrzcie, jaka jest piękna ta sukienka. Jakie cieniowanie jest tutaj piękne i misterne, nawet w tych bucikach. Tutaj oczywiście mamy szafirki. Brakuje jeszcze tutaj takiego dużego, pięknego szafirka. Ten już jest skończony. Tutaj troszeczkę cienia, kontury i dziewczynka będzie gotowa. A jeśli chodzi o tę dziewczynkę, to ja tutaj się cieszę, że do niej wracam podwójnie, ponieważ mam przygotowaną do niej bardzo fajną, niestandardową formę oprawy. Nie będzie to ramka, nie będzie to poduszka, nie będzie to torebka, nie będzie to nic z tych rzeczy, nie będzie żaden jasieczek ani nic. Będzie to obrazek, ale obrazek wkomponowany w takie skrzydła, w takie fajne okienniczki. O. Agateria jakiś czas temu wypuściła bardzo fajne elementy z HDF-u i ja właśnie za pomocą tych HDF-kowych elementów oprawiam hafty w taki inny, fajny, niestandardowy sposób, zwłaszcza hafty sezonowe. I może właśnie za chwilę Wam pokażę dynię od igiełki, którą wyszyłam i właśnie oprawiam w taki fajny, ciekawy sposób. Tylko muszę po nią pójść. A tak prezentuje się dynia od igiełki. Zobaczcie, sama dynia została wyhaftowana, nie wiem, Linda Lugana, nie pamiętam, który to był z tych materiałów. One są bardzo podobne, troszeczkę się różnią, ale mimo wszystko są podobne. Czyli sama dynia jest wyhaftowana na białym materiale. Jest tutaj ładnie zrobiona na tekturce. Pod spodem mamy taką piękną pomarańczową taśmę z naturalnego materiału, a pod spodem to wszystko zostało zamontowane na właśnie HDF-ce. Materiał HDF, czyli właśnie taki twardszy materiał, idealny do jakichś fajnych prac mediowych. Więc jeżeli zastanawiacie się nad jakimiś pracami mediowymi, czy właśnie oprawą haftów w taki inny, niestandardowy sposób, to te HDF-ki będą dla Was idealne. A jeszcze to, co mogę Wam powiedzieć, cała ta praca została sklejona klejem na gorąco, tak więc wszystko jest tutaj na sztywno, nic tutaj nie jest do zmiany. A pewnie zapytacie, jak to jest, jak to po prostu wisi, czy to nie wisi. Otóż nie wisi. Możemy tutaj zamontować sobie tasiemkę i to wszystko powiesić. Tutaj pod spodem można na wszelki wypadek całość, tutaj Wam pokażę, no nie jest tutaj najładniej, ale jeżeli byśmy chcieli powiesić, to można kawałek filcu tutaj dać, żeby nam ściany nie pobrudziło. Ja natomiast wystawiam tego rodzaju pracę na takich stojaczkach przezroczystych, akrylowych pod talerze. Takie wiecie, że chcecie w kredensie postawić ładnie talerz, żeby on stał, to są takie śmieszne stojaczki i ja na nich wystawiam pracę wtedy, kiedy przychodzi na nie czas. Niestety stojaczek jest gdzieś głębiej schowany, więc Wam go teraz nie pokażę, no ale generalnie pomysł jest taki. Tak więc ja lubię takie formy niestandardowe wykończenia prac i również ta dziewczynka będzie w taki inny, niestandardowy sposób wykończona. Bo ona właśnie trafi do takiej okienniczki i będzie tutaj do mnie wyglądać i mrugać do mnie, kiedy ona wreszcie zawiśnie w pokoju. Tak więc dziewczynkę zaraz przekładam na tamborek, a tutaj jeszcze Wam pokażę w ramach ciekawostki wzór od Hoberi. I to jest śmieszne, bo to jest malutki wzorek, a został rozpisany, zobaczcie, na 6 kartkach. O, do góry nogami. Słuchajcie, 6 kartek. Ja się śmieję, że ten wzór jest w stanie zobaczyć nawet ktoś, kto miał sporą wadę wzroku i miał problemy ze wzrokiem, zmęczony wzrok, więc absolutnie tutaj nikt nie ma problemu. Duży wydruk. Nie zmniejszałam tych stron, po prostu wydrukowałam tak jak było, więc zajęło mi to aż 6 stron. Jak widzicie, jest tu sporo kolorów. Dziewczynka naprawdę jest piękna, urocza i tutaj naprawdę to wszystko wygląda po prostu genialnie. Tak więc dzisiaj zakładam dziewczynkę na tamborek, no i postaram się jej dać twarzyczkę i wszystkie włosy, żeby ona po prostu już nie była taka bezimienna. A naprawdę, jak widzicie, wzór jest piękny, jest naprawdę, naprawdę niesamowicie uroczy. Tak więc ja zabieram się do pracy, zakładam dziewczynkę na tamborek, no i zobaczymy się w kolejnym wejściu. Mam nadzieję, że już będzie troszeczkę więcej dziewczynki i zobaczycie, jak tutaj pięknie przybywa. To zabieram się do pracy. Czas na małe podsumowanie tego, co udało mi się wyhaftować. Słuchajcie, przez noc udało mi się wyhaftować całkiem sporo, bo udało mi się zrobić włosy i
całą twarzyczkę. Tak więc mamy włosy, opaskę, oczka, nosek, usteczka, więc mamy całą twarz. Dziewczynka ma już twarz, widać tutaj kosmyki i naprawdę obrazek wygląda teraz niesamowicie uroczo, już mi się podoba, a jeszcze tutaj będą kontury. Oczywiście kontury tutaj na końcu, ponieważ przy takich małych obrazkach ja zawsze pozwalam sobie na haftowanie konturów na samym końcu, bo tutaj nie ma za dużo tego, więc mogę tak na spokojnie na końcu zrobić kontury i ta cała krzyżykowa magia może właśnie się pojawić już na samym końcu końca. No mam nadzieję, że mi się uda wszystko zrobić, mam nadzieję, że wyhaftuję cały tutaj takiego całego dużego szafirka, bo tu mamy pierwszego szafirka, tutaj jest drugi szafirek i on jest znacznie większy niż pierwszy, a ten hafcik jest, powiedzmy sobie szczerze, jest trochę wymagający, ale mam nadzieję, że uda mi się tutaj wszystko skończyć. O, widzę, że nie wyhaftowałam jednego krzyżyka tutaj, czyli trochę przekłamałam, bo okazuje się, że jednak tu brakuje jednego elementu, czyli nie cała głowa jest zrobiona, niecała tutaj, niecała opaska. Jeszcze jeden krzyżyk mi został, więc muszę o nim pamiętać. Tutaj jest ten problem, że to nie jest saga. To nie jest saga, która by mi pokazywała, gdzie są jeszcze te krzyżyki. Ja muszę się sama pilnować, żeby czegoś nie zgubić, bo czasami mi się zdarza. Czasami mi się zdarza, bo zgubić krzyżyk. I tak na przykład zgubiłam jeden krzyżyk na moim pierwszym dużym hafcie, a była to zima, czyli jedna z czterech pór roku. Od Barbary chyba Barbara Sikora Mały Jurek, z tego co pamiętam. Może przekręciłam nazwisko, bo teraz tak naprawdę nie pamiętam i usiłuję sobie odnaleźć w pamięci to nazwisko, ale chyba tak. I też zostawiłam jeden krzyżyk, po prostu przeoczyłam i po latach, dopiero chyba po roku zauważyłam, że jest jeden mały krzyżyk, o którym zapomniałam i którego nie wyhaftowałam. Tak więc taki jeden mały pozostawiony krzyżyk to jest najgorsze, co może nas spotkać. Co może spotkać każdą hafciarkę tak naprawdę. Ale cieszę się, że udało mi się wyhaftować ten element. I powiem Wam szczerze, że na początku tej pracy myślałam, że mi szybko pójdzie, ale teraz widzę, że naprawdę tej dłubaniny jest tutaj spora, a czeka mnie jeszcze szafirek, czekają mnie tutaj jeszcze różne bąbelki. Tutaj taki jeden malusieńki szafireczek gdzieś będzie wystawać, chyba tu. Patrzę cały czas, zerkam na ten wzór. Aha, czy to będzie gdzieś koło rączki, czyli tutaj jeszcze mam gałązkę i tutaj gdzieś będzie szafirek, tak więc jeszcze sporo mam tutaj pracy. Przerzuciłam się na większy tamborek, żeby było mi łatwiej. Ten mniejszy, ja go uwielbiam, bardzo dobrze kiedyś mi się na nim haftowało, ale teraz, kiedy pracuję z takim luźniejszym materiałem, zauważyłam, że on jednak tu u góry niezbyt dobrze jest spasowany i wiecie, troszeczkę mi ucieka ten materiał. Tak więc przerzuciłam się na większy, widzę całą dziewczynkę, jestem zadowolona z tego powodu. No i powiem Wam szczerze, że w dalszym ciągu ten haft podoba mi się tak samo jak na początku, mimo że jest trochę dłubaniny, ale to jest naprawdę czysta przyjemność. Pokażę Wam dziewczynkę jeszcze z bliska, z bardzo takiego, wiecie, bliska. No spójrzcie, ten haft jest naprawdę niesamowity. Ta dziewczynka jest tak urocza. Jest tak urocza, jest tutaj tyle kolorów, jest tyle pięknych przejść kolorystycznych, po prostu coś pięknego. Ale żeby nie było za różowo, to oprócz tego, że te naprawdę jeszcze mam sporo krzyżyków przed sobą, to okazało się, że jeden z odcieni, właśnie chyba ten, taki niebiesko-fioletowy, mam resztkę tej muliny. Ja myślałam rzeczywiście, przystępując do pracy, że mam oczywiście wszystko i to jeszcze w nadmiarze, bo jak to może się stać, że u mnie nie ma jakiegoś motka z kolorem, ale tak się stało, że jadę na oparach tak naprawdę i mam nadzieję, że uda mi się skończyć tego szafirka i nie zabraknie mi muliny, bo jeżeli mi zabraknie, to będzie to mój największy koszmar koszmarów, bo ja oczywiście tą mulinę będę musiała zamówić. No a wiecie też, czym się kończą po prostu mulinkowe zakupy. No zawsze coś wpadnie jeszcze do koszyka, zawsze coś się jeszcze kupi, tak jak ostatnio. Tak więc ostatnio jeszcze mi kilka fajnych rzeczy wpadło do koszyka i oczywiście skończyło się, jak się skończyło. Ale jeszcze chwilę popatrzmy na pannę szafirkę, która jest piękna. Spójrzcie, nawet te trawy, te listki, które są tutaj, spójrzcie, jak tutaj pięknie te kolory przechodzą. Jeszcze Wam powiem a propos tego materiału. Haftuję na Britney, tak Wam powiedziałam wcześniej. I to jest bardzo fajny materiał, ale on jest taki trochę luźniejszy. I on ma, to jest plus tego materiału i mały minus. Mały minus polega na tym, że trzeba bardzo uważać, żeby nie zaciągać krzyżyków za bardzo, bo można tutaj naprawdę
poszaleć i wtedy no, krzyżyki nie będą ładnie wyglądać. A plusem tego materiału jest fakt, że te krzyżyki mają gdzie się rozłożyć i one są takie, wiecie, pełne, nic nie jest ściśnięte, wszystko tutaj pięknie wygląda, więc to jest niesamowity plus tego materiału. Odkładam pannę szafirkę i zaraz Wam pokażę, co też ostatnio sobie kupiłam jeszcze dodatkowo, to znaczy co dodatkowo mi wpadło do koszyka podczas ostatnich zakupów, kiedy tak naprawdę wybrałam się tylko po kilka motków, ale no, no wiecie jak to bywa niestety. Pannę szafirkę odkładam, zaraz do niej wracam. Dzisiaj no niestety nie mam całego dnia, bo tak jak powiedziałam, zarwałam nockę. W międzyczasie zrobiłam sobie jeszcze pazurki, bo sobota to dzień pazurków. No i do szafirki siadam po południu, ale mam nadzieję, że dam radę. Moje wyzwanie w dalszym ciągu jest aktualne i mam nadzieję, że uda mi się ją skończyć w ten weekend. A propos szalonych zakupów hafciarskich, wracając do tematu, to zobaczcie, co mi wpadło absolutnie zupełnie przypadkiem do koszyka. Tak, kolejny zestaw od Dimensions. No chyba wiecie co, powiem Wam szczerze, że chyba zaczynam je powoli kolekcjonować. Powoli wkręcam się właśnie w te wzory, ponieważ one są po prostu piękne. Są po prostu tak niesamowite. I mam na liście w jednym ze sklepów, w którym można właśnie robić sobie takie wishlisty, mam kilka bardzo fajnych zestawów i mam też taki zestaw, który znalazłam wzór, kiedy zaczynam haftować i to było moje ogromne marzenie, żeby wyhaftować ten zestaw. Tak więc chyba za jakiś czas, no może na imieniny kupię sobie właśnie ten kolejny zestaw. Tymczasem ostatnio wpadł mi ten zestaw, te piękne tulipany, które są naprawdę fantastyczne. Tu mamy piękne kolory. Są takie ładne, ciepłe barwy. Widziałam te tulipany już wyhaftowane. Są po prostu fantastyczne. No i postanowiłam, że ja też bardzo chętnie się zabiorę właśnie za te tulipany. I spójrzcie, jakie tu są piękne kolory. Cudo. Kremowa kanwa, dużo pięknych kolorów, no na pewno dużo też pracy i na pewno nie uda się tego wyhaftować szybko. Jak każdy z zestawów Gold, który jak wiecie, a może jeszcze nie wiecie, zestawy z serii Gold to są te nie dość, że większe zestawy, ale też często posiadają jakieś specjalne ściegi. One są trochę takie bardziej pracochłonne, ale petitki też są malutkie, a tam to się dużo dzieje, tak więc generalnie wzory Dimensions są naprawdę piękne, ale też trochę bardziej wymagające. I nawet te, które są takimi zwyklakami, czyli najzwyklejszymi haftami tego producenta, też nie są takie super łatwe, ale może o tym porozmawiamy kiedy indziej, jeśli chcielibyście taki film o tych haftach, o mojej kolekcji tych haftów, tych zestawów, bo haftów jeszcze mam mało, o mojej kolekcji tych zestawów, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. Ja z ogromną przyjemnością przygotuję taki film, bo po prostu uwielbiam zarówno Dimensions, jak i Mereszkę. Mereszka to też jest moja ogromna miłość. Ale co jeszcze mi fajnego wpadło do koszyka? No oczywiście duży zapas igieł, tam jeszcze oczywiście mam ich więcej. Ale wpadł mi taki fajny organizer do muliny. Oczywiście było kilka rodzajów. Był ten taki, wiecie, większy, plastikowy, z plastikową obudową. Ten, który widzimy najczęściej na amerykańskim plostubie. Ja wybrałam ten bardziej piankowy, to jest taki, który jest całkowicie z pianki. Organizer na 36 kolorów. Tutaj mamy oczywiście legendę, którą możemy sobie przykleić. No i tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze nigdy nie pracowałam z takimi organizerami, tak więc jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak mi pójdzie. I właśnie myślę, że przy którymś z większych projektów, który no mam nadzieję, że już niedługo dojdzie do skutku, wykorzystam ten organizer i zobaczę, jak mi się z nim pracuje. A propos większych projektów, to nie wiem, czy pamiętacie, nie wiem, czy widzieliście ten wpis, ale obiecałam sobie, że jak skończę część ufoków, to dopiero wtedy pozwolę sobie na kolejny haft, tak więc no jeszcze trochę pracy przede mną. Mam nadzieję, że w ten weekend uda mi się skończyć pannę szafirkę i jeden ufok zostanie wysadzony. Tak więc zabieram się do pracy, bo dzisiaj już jest dosyć późno. No tak jak Wam wspominałam, zarwałam nockę, więc nad tym haftem, więc muszę teraz nadrobić zaległości, bo już trochę odpoczęłam i mogę pracować dalej. Tak więc zabieram się za pannę szafirkę i widzimy się w kolejnym wejściu. No i mamy niedzielę, ale to nie jest ta niedziela po sobocie, którą widzieliście przed chwilą. Słuchajcie, jesteśmy 2 tygodnie później tak naprawdę, ponieważ no, w
w niedzielę, kiedy miałam nagrać ostatnie podsumowanie, czy podsumowanie z soboty i kawałka niedzieli, nie udało mi się to zrobić. Po prostu nie udało mi się zrobić, nie udało mi się nagrać. Musiałam się zatrzymać i z nagrywaniem, i z haftem. No niestety, tak wyszło, jak wyszło. Miał to być w ogóle taki fajny, spokojny weekend, kiedy będę sobie siedzieć i haftować, ale nie wyszło. No ale dobrze, zostawmy to wszystko. Jesteśmy w niedzielę, 2 tygodnie później i to jest ten moment, etap haftu, na którym się zatrzymałam w niedzielę 2 tygodnie temu. Czyli to, co tutaj się zadziało na tamborku, to jest wszystko to, co wyhaftowałam w sobotę, po południu, wieczorem i w nocy, bo znowu trochę w nocy haftowałam, oraz trochę krzyżyków w niedzielę do południa, bo teraz mamy niedzielę koło 12. I to jest właśnie stan haftu na tamten moment, na moment, kiedy się zatrzymałam. No i właśnie się zatrzymałam, doszłam do wniosku, że nie będę po prostu, skoro nie mogę nagrać, nie mam czasu, tutaj coś mi się wykrzeczyło, to po prostu zajmę się tamtymi rzeczami, a do haftu po prostu wrócę i dokręcę ten jeden dzień. I właśnie tak się prezentuje ten haft. Jak widzicie, pojawił nam się tutaj szafirek. Jest cały ten duży szafirek, który, powiem Wam szczerze, że nie był takim prostym fragmentem, ponieważ mamy tutaj bardzo dużą pikselozę tak naprawdę. No ja haftowałam jeszcze od dołu, a ja naprawdę nie lubię haftować od dołu. Nie lubię tego, więc zawsze najłatwiej mi się haftuje od góry, jakoś tak mam taki sposób, że jest mi tak najłatwiej i najszybciej, no od dołu to trochę mi idzie wolniej. Ale tak, udało mi się wyhaftować szafirka i tak naprawdę jest to prawie cały szafirek. Ponieważ tutaj brakuje mi tak naprawdę pojedynczych krzyżyków, gdzieś tutaj jakieś 2-3, tutaj jakiś kawałek. Tu mam największy pasek, gdzie mi brakuje tych granatowych krzyżyków i to jest największy fragment, który trzeba uzupełnić, a tak naprawdę to tutaj mam jakieś pojedyncze maluszki, z którymi mam nadzieję, że szybko się teraz uporam. Wyhaftowałam jeszcze jeden, tutaj ten taki bąbelek, więc tutaj jeszcze gdzieś bąbelek mi brakuje. Tutaj jeszcze mi też pojedynczych krzyżyków brakuje. Tu mam tego samotnika, o którym zapomniałam. Jakieś pojedyncze tutaj. Tutaj mam znowu jakiś brak. Tu brakuje mi jeszcze gałązki zielonej, która będzie się tutaj łączyć, więc ona tutaj będzie jakoś mam ładnie przechodzić, chyba jakoś ciach, taka zawinięta będzie, czyli ciach, ciach, ciach. No i tutaj brakuje mi jeszcze takiego małego fragmenciku, może nie małego, ale fragmenciku krzyżyków z tym piaskiem, jakby z tą trawą i z tymi cieniami, które mamy po tej stronie. Tak więc tutaj jeszcze mam taki mały, fajny fragment do wyhaftowania. No i kontury. Tak więc jestem blisko skończenia tego haftu. Mam nadzieję, że dzisiaj mi się uda, że już mi nic nie przeszkodzi. I dzisiaj skończę haft i w kolejnym wejściu pokażę Wam skończoną pannę szafirkę. Ale w dalszym ciągu ten haft mi się podoba niesamowicie. I powiem Wam szczerze, że to jest taki haft trochę w starym stylu. Trochę w starym stylu, gdzie jest to malutki hafcik, ale mamy na tyle dużą pikselozę, na tyle dużo kolorów, pięknie, po prostu pięknie skomponowanych, że nawet bez backstitchy widać tutaj bardzo fajnie ten wzorek, widać tą pannę szafirkę i tutaj, gdzie nie będzie na pewno backstitchu, czy na przykład tutaj na szafirkach, to w momencie, kiedy spojrzymy z daleka, to bardzo fajnie widać właśnie te kwiaty. I to mi się bardzo, 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 bardzo podoba w tym hafcie, ponieważ no bo nadaje mu niesamowitego uroku i jest on przez to trochę nawet taki vintage, bo właśnie kojarzy mi się z takimi starymi haftami, z taką dosyć no, teraz mniej popularną szkołą haftu. Ten wzór, on się wyłaniał po prostu tylko i wyłącznie z krzyżyków. Nie było backstitchy, to była jeszcze era przed backstitchami i właśnie ten haftik mi się kojarzy z tymi pracami. No ale spójrzcie, haftu już mi naprawdę zostało bardzo mało dzisiaj, mam nadzieję, że go skończę, że już mi nic nie przeszkodzi i w kolejnym wejściu zobaczycie całą pannę szafirkę. No ja już powoli myślę o oprawie, ściągnęłam sobie kilka propozycji z internetu, mam nadzieję, że uda mi się wymyślić jakąś fajną oprawę, ponieważ ta oprawa, o której Wam mówiłam w poprzednim wejściu, jednak mi się nie podoba. Nie podoba mi się w tym momencie to, co wymyśliłam wcześniej. Za dużo jest takiej, jakby to powiedzieć, może niedokładności z mojej strony, takiej małej partaninki, w takim sensie, że no po prostu nie wygląda to tak ładnie, jakbym chciała, a panna szafirka po prostu zasługuje na piękną oprawę. Tak więc przede mną jeszcze kwestia oprawy, wymyślenia odpowiedniej oprawy, sposobu oprawy tego haftu. No i będzie cieszyć oko. Ale myślę, że tutaj wiecie, jakaś biała ramka z podwójnym paspartu, jedno paspartu, na pewno
powinno mieć taki kolor, albo któryś z tych, więc któryś z tych szafirkowych. No albo zielony. Tutaj jeszcze mamy do wymyślenia i podyskutowania. Może Wy mi też podpowiecie, jak oprawić tą pannę szafirkę i jakie kolory by tutaj bardzo fajnie pasowały. Ale skłaniam się ku jakiejś białej, rustykalnej, lekko przycieranej ramce. I to jest jeszcze bardzo fajny moment, to Wam pokażę, kiedy patrzy się na wzór papierowy i kiedy prawie wszystko jest wyhaftowane i zostaje już coraz mniej. I spójrzcie tutaj tych krzyżyków właśnie w tych szafirkach jest bardzo mało, bo tutaj tylko trochę zieleni, tutaj jakieś pojedyncze i jeszcze trochę i już. I ja jestem strasznie podekscytowana, wiem, że mówię bardzo szybko, ale wiecie, chcę siadać, chcę haftować, chcę Wam pokazać w kolejnym wejściu pannę szafirkę. O, tutaj jeszcze mam trochę krzyżyków, tutaj i tu, więc jeszcze mogę sobie jakiś fajny, dłuższy film puścić, bo na pewno trochę mi to zajmie i jeszcze chwila i już. I będzie finish i to będzie pierwszy finish w tym roku. Więc zabieram się za pannę szafirkę i w kolejnym wejściu oglądamy całość. No i mamy poniedziałek. Niestety nie udało mi się wczoraj wieczorem już nagrać kolejnego wejścia, bo byłam zmęczona, więc tę przyjemność zostawiłam sobie na poniedziałek, ponieważ udało mi się skończyć pannę szafirkę. I dla lepszego efektu postanowiłam ją na początku zakryć, żeby jeszcze przez chwilę podtrzymać Was w małej niepewności. Powiem tak, haft był naprawdę ciekawy pod wieloma względami. Przede wszystkim dlatego, że było tutaj sporo kolorów, bo aż 24. Było dużo takich ładnych przejść kolorystycznych. Czy to był taki haft, jak Wam wspominałam, trochę w starym stylu, gdzie te przejścia kolorystyczne były tak pięknie dopracowane, że mało konturów trzeba było, żeby po prostu wydobyć efekt tego haftu. I właśnie tak było w tym przypadku. Co ciekawe, nie był to też najłatwiejszy haft. Wbrew pozorom, panna szafirka wcale nie była taka łatwa, ponieważ na tutaj, nie wiem czy tak otworzę, żeby jeszcze nie pokazać wszystkiego, o, ponieważ na szafirkach było sporo konfetti kolorystycznego, naprawdę sporo, więc trzeba było tak haftować, żeby na pewno niczego nie zgubić, żeby tutaj na pewno wszystko ładnie nam pasowało, ładnie się zgrywało, żeby po prostu później nie dziubać, wiecie, nie szukać pojedynczych krzyżyków i tego wszystkiego nie dziubać. Tak więc szafirki trochę dały mi w kość. Przyznaję szczerze, że to był najtrudniejszy element, a cała reszta tak naprawdę to już była czysta przyjemność. Konturów tutaj też nie było zbyt dużo, kontury są tylko tam, gdzie trzeba i tylko tam, gdzie trzeba po prostu wydobyć jeszcze trochę te linie. Tak więc pod tym względem jest to też naprawdę bardzo ciekawy haft. No dobrze, a teraz zrobimy wielkie odsłonięcie haftu, bo już nie mogę doczekać, żeby Wam pokazać ten haft, bo on jest naprawdę piękny i naprawdę wieczorem siedziałam i wpatrywałam się w ten haft i byłam tak zachwycona, że go skończyłam. Jestem zachwycona po prostu tym efektem i cały czas zastanawiam się nad oprawą, żeby móc wydobyć jak najładniej te wszystkie piękne kolory tego haftu, bo jednak zamówię gotową ramkę. Czy zamówię oprawę, żeby po prostu móc się cieszyć tym haftem jeszcze bardziej. Ale dobrze, dobrze, już Wam pokazuję. Uwaga, uwaga, uwaga. Tadam! Tak wygląda skończona panna szafirka. Czyż ten haft nie jest piękny? No spójrzcie tylko na tą dziewczynkę, na te kolory, na te delikatne kontury, których tutaj nie jest dużo, ale one są w takich miejscach, że naprawdę tam, gdzie są potrzebne, to one są. Tam, gdzie są niepotrzebne, to ich nie ma. I tutaj nie wiem, czy Wy dobrze widzicie to w kamerze, chyba dobrze, ponieważ tutaj musimy patrzeć z pewnej odległości, żeby to dostrzec. Tutaj spójrzcie, jak fajnie wyglądają te otwory kwiatów. Tutaj naprawdę jest to tak pięknie zrobione, że no naprawdę, naprawdę, teraz możemy liczyć słowo naprawdę, jestem zachwycona tym haftem. On jest naprawdę cudowny. A gdyby był jeszcze na sagę, to po prostu byłabym w niebo wzięta. Bo powiem Wam szczerze, że niesamowicie odzwyczaiłam się od tych papierowych wersji schematów. No i powiem Wam szczerze, że trochę mi przeszkadzał ten schemat. To szukanie krzyżyków, to wypatrywanie jakichś pojedynczych krzyżyków, które zawsze gdzieś zostają i żeby po prostu one nie zostały przy oprawie, bo jak już się oprawię, to wiadomo, że już się tego nie ruszy. No po prostu tęskniłam za sagą przy każdym krzyżyku tego haftu, bo po prostu saga jest genialna, jest fenomenalna. Niestety panna szafirka, ani panna konwalia nie są w wersji na sagę. Ja nie podejmowałam się przerobienia ich na sagę, no bo po prostu ja się tym nie zajmuję i też mi by to pewnie za dużo czasu zajęło. Tak więc haftowałam tylko i wyłącznie z gotowego, z papierowego schematu. Tak więc trochę się namęczyłam przy tym schemacie i z ogromną radością za chwilę go wyrzucę, bo po prostu
No, odzwyczaiłam się od tych schematów i no, nie idzie mi po prostu łatwo. Ale mimo wszystko panna szafirka wyszła piękna. No i tak się zastanawiam, czy nie zabrać się również za pannę konwalię. No, ale chociaż to będzie, podejrzewam, że w przyszłym roku, ponieważ w tym postanowiłam zabrać się za ufoki. I to jest pierwszy ufok w tym roku i zabieram się za kolejny. I mam nadzieję, że mi się uda skończyć znaczną część ufoków, tak, żebym mogła w kolejny rok, wiecie, wejść tak na czysto, na spokojnie, że nic mi nie będzie straszyć z szuflady. No ale spójrzcie jeszcze raz na pannę szafirkę, ja może dam ten haft trochę bliżej. Tutaj musiałam się trochę poprzełączać, żeby móc ją Wam pokazać. No spójrzcie, no jest piękna. No te szafirki są po prostu genialne. I ta buzia, i te kosmyki włosów, no po prostu piękne. I sukienka, spójrzcie, jak kolory pięknie rozkładają się na sukience. To jest naprawdę niesamowite. Taki mały haft, a tak pięknie dopracowany. No po prostu cudo. Ja jestem zachwycona. Spójrzcie, jaka piękna. Genialny haft, naprawdę piękny haft i niesamowicie żałuję, że Hobbery nie ma na rynku, bo mieli tam naprawdę bardzo ładne schematy. No dobrze, to teraz tak, panna szafirka musi iść się wyprać i muszę teraz znaleźć miejsce, gdzie tą pannę szafirkę ładnie oprawią. Ponieważ to jest bardzo fajny haft i wymaga też bardzo ładnej oprawy. Tak więc tak wygląda panna szafirka skończona. Bardzo się cieszę, że udało mi się skończyć ten haft. No trochę to wyzwanie było oszukane, bo rozłożone na dwa odrębne weekendy. No ale cóż, no tak wyszło po prostu. Już nie mam tyle czasu, nie mam takich możliwości jak wcześniej. Tak więc niestety czasami takie wyzwania mogą być oszukane. Ale niemniej cieszę się, bo tak naprawdę w 3 dni udało mi się skończyć ten haft. A było tutaj sporo pracy, bo tak jak Wam wspominałam, ten szafirek dał mi w kości. Generalnie efekt końcowy bardzo mnie zadowala. Jedyna rzecz, która nie do końca mi się tutaj podoba w tym wzorze i której, czy może nie podoba, uważam za niepotrzebną, to jest ten kontur tutaj przy tych zielonych elementach, przy listkach, przy łodyżce. No bo w sumie tak naprawdę on jest taki mocno kanciasty. Za dużo tutaj nam nie daje. Też tak patrzę w podgląd, no nie wiem, nie widzę tutaj za bardzo sensu, żeby robić jednak te kontury, zwłaszcza, że tutaj nie ma. Tak więc no nie jest to taki element konieczny. Zastanawiam się jeszcze nad jego ewentualnym wypruciem. No ale chyba zostawię, żeby było tak już tak wszystko zrobione jak we wzorze, ale naprawdę, jeżeli kiedyś będziecie haftować, jeżeli kiedyś zdobędziecie ten wzór, to no nie wiem, czy jest sens haftowania tego. No ale dobrze. Ja będę już zmykać. Zmykam do kolejnego ufoka, ponieważ doszłam do wniosku, że do końca roku właśnie będę haftować ufoki, będę wysadzać, jak to mówi Kasia, będę wysadzać ufoki, bo za dużo mi się tych prac uzbierało. Jest ich za dużo i tak naprawdę wyskakują mi z każdej szuflady i to też nie jest fajne. To nie jest fajne, bo to też jest takie trochę stresujące. Stresujące, bo no, chciałby się zacząć nowy haft, ale tutaj jeszcze stary leży, a ten stary gdzieś tam coś tam może się pomyliło, może trzeba jeszcze coś rozgryźć, wytropić jakąś pomyłkę, ewentualnie wypróć, zarobić. No to jest trochę stresujące, jak za dużo tych haftów leży gdzieś tam po kątach upchniętych. Tak więc będę je kończyć, będę Wam pokazywać i chyba zacznę kręcić taki dziennik hafciarki z pola walki z ufokami, nawet mi się zrymowało. Tak więc tak, chyba coś takiego też będzie się pojawiać na kanale. Na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że takie filmiki z wezwaniami, nawet trochę oszukanymi, Wam się podobają i że miło spędziliście ze mną czas. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie po sobie ślad w komentarzach, a także jeśli zostawicie łapkę w górę oraz zasubskrybujecie kanał. No i widzimy się za tydzień w kolejnym filmie i to już będzie film skrapowy. Tymczasem wypatrujcie kolejnych hafciarskich filmów, bo ich na pewno teraz będzie więcej na kanale. Do zobaczenia!